43 stopnie kąt nachylenia dachu. W tamtym kierunku jest około 5 km jest brzeg. Tutaj widzicie szafkę. W niej jest sprzęt zamontowany. Także tutaj sobie będziemy działać dzisiaj. Dzisiaj część druga testu terenowego. To urządzenie, które już widzieliście, field tester, czyli tester taki terenowy. On działa na zasadzie jak urządzenie końcowe w sieci LoRaWAN. Nie jest to zwykły miernik, on musi wysłać pakiety. Te pakiety muszą wejść na serwer sieciowy, z serwera sieciowego na serwer aplikacji i zwraca mi tutaj informacje z powrotem o sile sygnału. Także działa tak samo jak urządzenia, które będziecie w sieciach swoich LoRaWAN podłączać. Pojedziemy sobie dzisiaj do miejscowości Brzeg, miasto Brzeg. Odległość około 5 km. Celem sprawdzenia tego testu dzisiejszego będzie, czy między budynkami, w ulicach, całkowicie zasłonięci od tutaj sygnału tej anteny, czy będziemy w stanie odebrać sygnał, na jakim poziomie, do czego to będzie potrzebne. Można budować różnego rodzaju przepompownie, które już istnieją, czy ścieki, przepompownie ścieków, czy butle z gazem skroplonym, liczniki do nich, czyli liczniki energii elektrycznej, które na zewnątrz będą mogły mieć taką małą antenkę. Tu w tej chwili mam 2 dBi, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. I zobaczymy, czy ta antenka wystarczy, żeby gdzieś tam poukrywanie między budynkami, na ulicach różnych, czy będziemy w stanie uzyskać sygnał i wytransmitować w dwie strony te pakiety. Także zapraszam, jedziemy. Wjeżdżamy do miasta. Tu przez ten park, który widzicie po prawej stronie, będziemy się przebijać sygnałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo ja na końcu tutaj, tam przed wiaduktem, w prawo skręcamy pod taki stary wiadukt, w prawo i do parku wjeżdżamy i objeżdżamy sobie park. I tam się zatrzymamy i sobie pomierzymy. Tu właśnie skręcamy do tego parku w prawo. Kilometry od bazy. Teraz sobie zajedziemy na jakąś ławeczkę i spróbujemy coś zmierzyć. Mamy połączenie. Jesteśmy tutaj dosyć mocno zasłonięci tym parkiem. Zaraz to pokażę. Sygnał minus 130. 115 w tej chwili. Mamy sygnał. 118, 115 było przed chwilą. Odległość 2500 metrów. Trochę jesteśmy zasłonięci, tak jak mówiłem. Zaraz to pokażę. O. Tam jest kierunek sygnału. Tam przez ten park. To jest tylko część parku oczywiście. Jesteśmy w kolejnym punkcie. Kierunek na bazę to jest tam. Około 200 metrów parku drzew do wylotu z tego parku. Dalej jest pusta przestrzeń. Ponad 2 km oczywiście dalej mamy. Także jesteśmy prawie w środku parku, jeszcze nie całkiem. Mamy sygnał minus 119. SNR minus 8. Także jedziemy dalej. Tutaj osiądziemy na tą ławeczkę. To sygnał będzie musiał przejść przez cały park. To jest około 500 metrów parku. Także tutaj próbujemy. Mamy połączenie, jest fajnie. Tak jak mówiłem przed chwilą, minus 109, mamy 114.
Tak jak mówiłem, mamy tutaj praktycznie cały park do... Sygnał musi przejść przez cały park. Minus 115. Wjechaliśmy już do miasta. Jesteśmy na ulicy Wolności Brzegu. Włączamy. Mamy połączenie. Minus 130. Także sygnał już słaby, ale proszę zwrócić uwagę na te bloki. To są poradzieckie. Kiedyś to były niemieckie koszary, potem były radzieckie. I to jest całe osiedle. I to jest nasz kierunek. Tam właśnie. Także jesteśmy całkowicie... O, a w tej chwili lepiej już. 113. 120. No waha się. Tam ludzie chodzą. Samochody jeżdżą, wiadomo. To się będzie wahało. Także bierzemy sobie to tutaj. Jedziemy dalej. I zbliżamy się już do centrum. Tam w tle, w oddali widać już ratusz. Tutaj mamy miejsce, gdzie nie możemy się połączyć. Zwróćcie uwagę, jaka tu jest sytuacja. To jest nasz kierunek, tu gdzie kamera patrzy. Tutaj jest po prostu bardzo duża szkoła tam dalej, poniemiecka, z bardzo grubymi murami, no i są, za nią są po prostu osiedla. I najgorsze jest to, że po tej stronie, czyli z tyłu, tutaj jak się obrócimy, mamy park i ten sygnał nie ma się od czego odbić, żeby do nas wrócić. To jest po prostu tak. Także jedziemy dalej w kierunku centrum, w kierunku ratusza. Do rynku. Jesteśmy w tym samym parku, tylko byliśmy tam, byliśmy bardzo blisko budynków. A teraz po prostu się oddaliłem od tych budynków i tu już mamy połączenie. Minus 128 widzę. Minus 116. Minus 117. Odległość 3750 metrów. Teraz zachodzi, raz wychodzi. Mamy fajną fosę po lewej stronie. Skręcamy tam za chwilę w lewo. I już będziemy blisko Starówki, czyli tutaj ścisłego centrum brzegu. Rynek Ratusz. Tam się zatrzymamy na placu i tam próbujemy wykonać pomiar. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Tu mamy fosę, mostek, można sobie przyjść, pospacerować. Bardzo fajne miejsce. Tutaj ładny kolor. Coś tu kwitnie, ale nie wiem, jak to się nazywa. Wjeżdżamy do rynku na Starówkę. Słuchajcie, jestem przed ratuszem, patrząc od strony mojej bazy. Moja baza jest tam. Tu mamy ratusz z tyłu. Tutaj mam minus 126. Odległość 3750 metrów. Minus 126. Minus 10 decybeli SNR. Minus 130 w tej chwili. Także nawet tutaj da radę nawiązać łączność. Jedziemy dalej. Słuchajcie, tutaj się łączy na poziomie minus 125, minus 129, minus 130. Po tamtej stronie ulicy nie mogłem złapać sygnału. Prawdopodobnie dlatego, że idzie to, co ja łapię w tej chwili, idzie odbicie od tego kościoła. Bo sygnał, jak sobie popatrzymy na mapę, to on idzie z tamtej strony, tam po skosie. Więc tutaj mamy całe miasto praktycznie dla sygnału. Sygnał musi przejść przez całe miasto. Jedyna szansa, że się odbija właśnie tutaj od tego kościoła, od której ściany lub od dachu. W granicach, tak jak mówiłem, minus 125, minus 130. W zasadzie dzisiaj na tym kończymy ten odcinek. To nam pokazało, że no, w bardzo trudnych warunkach jednak, przez całe miasto, tam antena na bazie zamontowana na wysokości 18 metrów, ponad 15 do kalenicy dachu i 3 metry masztu. Także na 18 metrach antena 8 dBi
Horizon Helium. Tutaj według tutaj GPS-u pokazuje na tym urządzeniu 4000 metrów, ale tak jak mówiłem, całe miasto jest przed nami, także i tak cud, że to w ogóle łapie. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek i zapraszam do kolejnych. Hej! Słuchajcie, tak się zastanawiam, bo mi się coś przypomniało. Na tej antenie, którą dzisiaj testowaliśmy, która tam na bazie jest zamontowana, ta ósemka, ja miałem wcześniej podłączony punkt dostępowy SenseCap M1 przez około rok czasu i właśnie w brzegu są na mapach widać cztery stacje Helium. Jedną to widziałem dopiero niedawno przez zdjęcie jeszcze podmianą tej tutaj tego punktu dostępowego na LoRaWAN w tej chwili. To widziałem tylko jedną stację, bardzo słabym sygnałem, a trzech w ogóle nie widziałem. Także nie wiem jak ci ludzie, jakie oni mają tory antenowe, kabel, antena, że ja na takiej małej antence, będąc w centrum brzegu, niziutko praktycznie na wysokości człowieka, ile tam, 1,5 metra nad ziemią, na czymś takim, odbieram sygnały ze swojej bazy, zasłonięty całym miastem. Nawet jak te instalacje ci ludzie mają zrobione, także jeśli tam być może przypadkiem oglądają, to niech sobie popatrzą na te swoje instalacje, na anteny, kable, jak to jest usytuowane, bo to powinno lepiej chodzić. Także tym razem to już naprawdę koniec i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!